Samorząd powiatu Koneckiego jest nieubłagany. Remonty swoich dróg cały czas realizuje przy przynajmniej 50% dopłacie ze strony gmin. Większość wójtów i burmistrzów nie jest z tego powodu zadowolona, ale prawie wszyscy zgadzają się na taki układ. I robią to w myśl zasady, że obywatelom jest obojętne po czyich drogach jeździ niezależnie czy są one powiatowe, wojewódzkie czy gminne. Podobnego zdania jest wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha, który ostatnio wspólnie z powiatem wyremontował 960 metrów drogi w Bernowie, około 400 metrów w Skrzyszowie, a także ponad 120 metrów w samym Gowarczowie. Koszt tej inwestycji. Wspólnie z powiatem to jest przeszło 200 tysięcy, czyli gmina Gowarczów dołożyła, dołożyła przeszło 100 tysięcy. Chciałbym podziękować tutaj z tego miejsca radnemu Andrzejowi Szulcowi za dobrą współpracę, pani sołtys, że udało się ten odcinek zrobić. On był naprawdę fatalny. Teraz oczekujemy od zarządu powiatu, że wyczyszczą nam rowy, przepusty, że ta droga Naprawdę będzie bardzo dobrze funkcjonować. Największą inwestycją był odcinek w Bernowie. Tam mieszkańcy o nową drogę prosili od 17 lat. W tym czasie zmieniała się władza gminna, władza powiatowa, a bez zmian były dziury w asfalcie. W końcu jednak i oni się doczekali. Prawdę mówiąc, to jak jestem sołtysem, piątą kadencję, to cały czas to był tylko czas wyczekiwania na to, żeby ta droga jako tako wyglądała. Było to tak. Powiedzmy, łatane po, po zimowe poprawki, a w gruncie rzeczy to wie już 17 rok, i cały czas się dobijają mu naprawę. Teraz jest radość, na pewno droga jest naprawdę porządna. Moje życzenie kolejne to jest takie, żeby po prostu rejon dróg zainteresował się rowami i porobić odpowiednie spływy. W tym roku z odcinków cieszą się także mieszkańcy z Krzyszowa i samej stolicy gminy, czyli Gowarczowa. Zdaniem wójta Pacochy to jednak kropla w morzu potrzeb na powiatówkach w jego regionie. Sen z powiek wodarza spędza zwłaszcza odcinek między Giełzowem a Bernowem. Cały czas tutaj y, monitorujemy y, pisma i y, trwają rozmowy. Chodzi tutaj o drogę łączącą między Bernowem a y, Giełzowem. Jest to droga y, nawet nie szutrowa. Tylko można powiedzieć taka piaskowa i chcemy to połączyć. Myślę, że, że wspólnie tutaj z powiatem się porozumiemy a uważam, że bardzo chętnie chcemy nawet partycypować w tych kosztach i dołożyć się do tego, bo to ułatwi dojazd mieszkańcom do miejscowości Giełzów, a nawet dojazd do miejscowości Opoczno, bo nie muszą, skracają sobie w tym momencie drogę. I chociaż w Gowarczowie urzędnicy woleliby, aby powiatowe drogi w 100% finansowały władze powiatu, to rozumieją także, że mieszkańcom ich gminy jest w pełni obojętne, kto za daną drogę zapłaci. A zawsze lepiej mieć o jeden wyremontowany odcinek więcej niż mniej.